Cześć wszystkim, jesteście na kanale Wielkie mi Halo, a my w końcu jesteśmy w Halo 3 ODST. No cóż, to nie jest jakieś wielkie osiągnięcie, bo jak wiadomo, Halo 3 ODST jest już w pakiecie w Master Chief Collection, jednak jest jeden mały detal. Tam została udostępniona tylko i wyłącznie kampania. Tak, to jest było głośno mówione, że kampania. A czego tutaj brakuje najbardziej? No oczywiście świetnego trybu Firefight, który zadebiutował w tej odsłonie, który był z Rzynką z Gearsowej Hordy. O. I który pozwolił graczom takim jak ja, zachwyconym gameplayem ogólnie Halo, czy może konkretnie ODST-ków, no się wyżyć po przejściu całej kampanii. To jest absolutnie przerewelacyjne. ADST jest wyjątkowe pod wieloma względami. Jeżeli nie wiecie, za co je wyjątkowo cenię, odsyłam do recenzji na kanale. Tam myślę wszystko w miarę jasno określiłem. No a sam tryb Firefight to jest po prostu, no wiecie, walka z kolejnymi hordami. Wtedy w 2008-2009 to był super pomysł. Najmniej oryginalny jaki tylko mógł być, ale z jakiegoś powodu siadł. I ludziom się spodobały, trafił do kolejnych głośnych gier i był, no, był dość pożądany, często wręcz zastępował w jakimś stopniu multi. Na przykład tak było w przypadku Transformerów któryś przy okazji czwartego filmu. Zastępowały po prostu tak marketingowo tryby multi, no bo nie chciało się nikomu robić multiplayera do gry na podstawie filmu, która była takim, no, takim główienkiem. Więc postawiono po prostu na mapy z singla, no podobnie jest tutaj. Niestety, no jak są mapy z singla, to jest niestety nie wróży za dobrze. No i w pewien sposób ta horda przetrwała bardzo długo, no i trafia się jeszcze czasami. No w piątce, w ramach jakiejś aktualizacji, dostaliśmy Warzone Firefight, czyli taką wariację Halo 5 na temat tego trybu. I on był tam bardziej skomplikowany, z różnymi tutaj założeniami zmieniającymi trochę rozgrywkę, mającymi je uatrakcyjnić. No i oczywiście w tym grubym, masywnym formacie Warzone'ów. No a to jest bardziej kameralnie, no to są dalej mapy z singla. No i wynika to trochę z tego, że to był taki ODST, to ała, nie zauważyłem go. To był taki półprodukt. Taka gra zrobiona, ona chyba wyszła dwa lata kiedyś to był odpowiedni czas, żeby zrobić najwyższej klasy FPS-a. Więc została stworzona jakoś 2 lata po premierze. Wyszła 2 lata po premierze Halo 3, bo jak była robiona, to nie wiadomo. Bierze dużo gotowych rozwiązań w kwestii silnika i tego typu rozwiązań z poprzedniczki. No ale dostaliśmy tu głównie kampanię, która jest bardzo taka inna od tego, co znaliśmy. No i dostali ten Firefighter, żeby po prostu no, darować sobie tym razem pełnoprawnego multiplayera versusa. Tu gram w tej chwili na heroicznym, nie wiem czy to gdzieś widać. Widać to gdzieś? Nie, nie widzę. Au! Kurczę, zagapiłem się. No ale możecie uwierzyć mi na słowo, to jest heroiczny, to jest standardowy jakiś tryb, na jakim gram. No i ile tutaj przetrwamy? A, 5 żyć. Do tej drugiej takiej fali... Ohoho, granat. No nie najlepiej jak nas przychodził tutaj, dobrze, jest drugie wyjście. Jakby to powiedzieć, nie do fali, tylko no do drugiego takiego trybu przechodzimy. Zwykle mi się udaje przychodzić, trwa to jakieś 15 minut, zobaczymy jak będzie teraz. Jest to dziadostwo. O! Daje tarczę, tą którą widzicie przeciwnikom. No i jest ten super tryb noktowizyjny, on jest, działa zupełnie inaczej niż w innych grach. To jest po prostu klimat 200%, najlepsza odsłona Halo, jeżeli chodzi właśnie o taki typowe wrażenia, no, jeżeli chodzi o atmosferę. Ups. No bo jak widzicie, to nie jest po prostu zielony ekran, nie są po prostu, nie jest pojaśnione wszystko, tylko jest w bardzo fajny sposób obrysowane kontury. Jest to tutaj? Nie ma. Chciałbym to dziadostwo z nieba zdjąć. Nie, tarczy nie masz. Jak nie ma tarczy, to znaczy, że główka czeka, aby na headshota.
Dobra. No i moim takim założeniem jest to, żeby głównie starać się tymi dwiema brońmi, które są ekskluzywne dla ODST, czyli pistolet z tłumikiem i SMG z tłumikiem, no bo uważam, to jest absolutnie wystarczający zestawik, którym spokojnie można by przechodzić grę, jeżeli by tylko no, zatroszczono się o odpowiednie ilości amunicji. No, ostatnio odkryłem ciekawą rzecz, że jak brud się wkurzy, to cię rozwali. Coś ginę za bardzo. Wstyd, niedobrze. Jak mi się uda jakiegoś tutaj cwaniaka dorwać, to wam pokażę. O, włączmy ten tryb. To jest podstawowa taka mapa. Te najmniejsze mapy są najfajniejsze, najmniejsze i najprostsze. O, strzał w plecy zawsze skuteczny. O, odkryłem, że jeżeli wywalę w niego cały magazynek... Nie, nie udało się, co się stało. Jakiś mocniejszy musi być. Ale zwykle magazynek i strzał z piąchy to jest wszystko, czego potrzeba na uzbrojonych brutów. No i jest najlepsza czaszka na świecie, czyli urodziny Grunta, trepa. Takie ładne wybuchy i no, dodatki audio. O. To jest dźwięk, który może być teraz ze mną wszędzie dzięki gadżetowi breloczkowi z Legendary Crate'a. Killing spree. Tak więc to najprostsza mapa, jaka może być w ODST, taka w miarę mała. Są też trochę większe mapy nastawione na bardziej na współpracę graczy, na współpracę, znaczy się jeżdżenie Warthogiem. I to do zaprezentowania trzeba by albo uruchomić split screena, który kiedyś był standardem. Nie to co od czasów piątki. Oho. Gdzieś kolejny inżynier jest. O, jakby go tutaj zdjąć. Spróbujmy się oddalić. No, no i przede wszystkim, jeżeli ktoś nie łapie za bardzo, to tutaj nie gramy Spartaninem. To jest chyba najciekawsza rzecz. Jedyny raz w serii mam okazję zagrać, no, Helljumper. Tak się na nich mówi? Chyba tak. No, jest to niezwykle fajne, odświeżające, no i no, jedna z lepszych gier w serii jak dla mnie. No i jak mówię, nie miałem niestety okazji, żeby na Xboxie One sobie pograć w świetnego Firefighta w tym stylu. No, ten z ODST powiedzmy, że nie jest już taki charakterystyczny i nie ma takiego klimatu. No, powiedzmy, że to jest coś, czym ODST cały czas mnie kupuje. Wow! Więc Reach nie ma aż takiego mojego uznania, jeżeli chodzi o Firefighta, więc tu się bardzo cieszę, że pojawiła się możliwość wrócić do tego i prawdopodobnie heroicznie zginąć. Dobra, tu nie ma magazynka. Co to? Ach, tutaj posiłki, ja nie mam zdrowia. Ktoś mnie pewnie goni. Dobra. Tu niestety zdrowie się nie odnawia, tak jak w dwójce i w trójce. Był szok kiedyś dla współczesnego gracza. O! Droniarze przyszli. A, koniec amunicji, super. Dobra, to tutaj dziś będzie mój koniec. Niestety nie mam nigdy momentu na odetchnięcie w tym trybie, no bo posiłki się pojawiają w momencie kończenia się tej poprzedniej fali. Więc dość... no nie ma chwili odetchnięcia po prostu. Spróbujemy szybko coś tutaj... Kurczę. No inżynier mi tu wszystko psuje. Aj, aj, aj. Dobra, zabiłem ktoś. O. Tarcza nie działa. Przyszpilili mnie trochę. Chciałem tutaj zejść poszukać karabinu maszynowego. A no niestety obrywam. I to nieźle.
Jest ich całkiem sporo. O, szybko, szybko, szybko. Mam jeszcze apteczkę, czy się apteczki skończyły? Jest jeszcze jedna, dobrze. Apteczka, trochę amunicji. A. No i najlepszy zestaw broni w historii Halo. A, bardzo dobrze. Oczywiście, jeżeli ktoś ma Xboxa 360, to nigdy nie było problemu z tym trybem. No ale jako ktoś, kto się przesiadł w prawie w całości na One'a i 360 nie jest tak łatwo dostępna, żeby od razu sobie ją włączyć, no to kompatybilność wsteczna, która chyba pojawiła się u czterech pozostałych gier z serii Halo, które jej jeszcze nie obsługiwały z okazji dziesięciolecia, prawdopodobnie Halo 3. Wow. No to jest prezent jak na gwiazdkę. Nie zauważyłem tego. Nie no, źle wymierzyłem odległość. Ajajaj. No, to jest jakaś ostatnia fala tej pierwszej fazy. Jeżeli tam widzicie te kółeczka, to są kropeczki, to są fazy. Będzie dosłownie sekunda spokoju, jak się załatwi. No i niestety ci inżynierowie, ci co latają, dają te osłony, nie są liczeni jako wrogowie. Dawać to. Nie to, o Boże. Dobra, schować się, schować się. Przestań pipać. Roll over, Mike Foxtrot, and get yourself foxtrotted. Reinforcement. A, to teraz ostatnia fala. Ładnie. Nie trafia wcale. A! Granaciki. Oczywiście na apteczek nie mam już co szukać. Dobra, samotnie na heroiku będzie cel przeżyć tę pierwszą fazę do końca i będzie fajnie. Lata to dziadostwo jeszcze gdzieś? Oho. Dobra, będzie ciekawie. Widzieliście to? Nie, jak mu się to mogło udać? Boże. One life left. Chodź tu. A, ja wiem, dlaczego go nie widzę. Tak dobrze. Łebki, łebki. Trzymać się blisko, żeby nie walnął wręcz. Kurczę, ale na tyle, żeby nie odpalił. On się boi zbyt blisko. Kurczę. No i co się stało? Nie, nic mi nie wychodzi. Dożyjemy do końca tej fali. To będzie tyle. Podzieliłem się z wami moją radością, że Firefly stoi otworem. Dla mnie. Tamten jeszcze wisi tam i śmierdzi. Kurczę. A co to? Przyszedł tu. A niech cię szlak. I to by było na tyle. W tej żałosnej pozie pożegnamy się z wami. Dzięki wielkie za uwagę. Nie udało się pierwszej fazy zaliczyć, ale było niezwykle przyjemnie, jak to zawsze przy Halo 3 ODST. To takie małe wspomnienie ode mnie i taki sygnał, że pojawiło się coś nowego, no bo wiele osób mówi, Microsoft wyrzucił te wszystkie remastery i remake'i na One'a i teraz daje wsteczną kompatybilność bez powodu, no ale jest to. To jest powód, dla którego warto cały czas mieć ODST w wersji na Xboxa 360.
No, tak więc moje uwielbienie dla tego tytułu tu się kończy. Zajrzyjmy sobie, ilu zabiłem. No, trepów 55. Kiedyś miałem 80 coś, jak mi się udało do połowy drugiej fazy przeżyć. No i 10 brutów. To w sumie całkiem mało. No i nie było hunterów, a hunterów też ryżnąłem kiedyś. No, w miarę losowe są te fale. No, kończę. Dzięki za uwagę. Widzimy się w kolejnych filmach. Cześć.